Piyush Mittal, założyciel Instytutu Jogi i Ajurwedy Nirmala, nauczyciel jogi, medytacji, ajurwedy i marmaterapii. Misją Piyusha jest propagowanie czystej, prawdziwej wiedzy na temat jogi i ajurwedy, jaka oparta jest o źródła pierwotne. Kiedy pierwszy raz miałam możliwość poznać sposób myślenia, przekazywania wiedzy oraz mądrości życiowej Piyusha, zachwyciło mnie jego usystematyzowanie wiedzy, czysty i klarowny przekaz, jaki dla mojego kobiecego, chaotycznego umysłu był jak miód na uszy. Zapraszam Was do wysłuchania niezwykle mądrej rozmowy na temat seksualności, miłości, relacji i nie tylko. Zapraszam. Tak na początek chciałabym Ci już bardzo serdecznie podziękować za to, że się zgodziłeś na udzielenie mi tego wywiadu. Bo ja jestem taka dociekliwa i tak chcę strasznie zgłębiać te wszystkie tematy, a Ty jesteś taką osobą, która to rewelacyjnie układa, właśnie tak wszystko po półeczkach, tak przepięknie tłumaczy i wyjaśnia. Dlatego tak jakoś przyszła mi ta myśl, żeby właśnie z Tobą ten wywiad zrobić i jestem Ci bardzo za to wdzięczna. Agnieszka, to cała siebie po mojej stronie. Jak wiesz, te moje główne tematy to yoga i ajurweda i uważność. Ale w tej uważności także możemy powiedzieć, że są te tematy, które Tobie są bliskie Twojemu sercu. Ponieważ uważność trzeba mieć w wszystkich sferach, wszystkich sytuacjach. Tak, no właśnie. A w jaki sposób możemy uważność gdzieś właśnie przerzucić na seksualność, wykorzystać w seksualności właśnie dlatego, żeby gdzieś było nam łatwiej w relacji seksualnej, albo żeby ta relacja seksualna była bardziej dla nas taka prawdziwa, żeby była takim właśnie doznaniem, o którym marzymy, którego pragniemy. Czy uważność marzymy, można wykorzystać? To kogo masz na myśli? Marzymy, to masz na myśli kobietę i mężczyznę, czy kobiet? To może zacznijmy od kobiet. Wiem, że to będzie bardziej skomplikowane. Dlaczego tak zapytałem? Bo seksualność, zapytałaś mnie o seksualności. Najpierw musimy rozumieć, co to jest seksualność. Bo ja zawsze lubię mieć definicję. Zawsze tłumaczę w taki sposób, jeżeli ja mówię jabłko, to ty wiesz, co to znaczy jabłko. Bo dźwięk jabłko ma pewien obraz kodowany twojemu myśli. I kiedy wypowiadam dźwięk, który brzmi jabłko, to ty od razu kojarzysz jabłko. Teraz seksualność. Ja bym w ogóle odróżnił seks od seksualności. Bo dla mnie to nie jest to samo. Bo seks jest seksem, seksualność jest czymś innym niż seks. Czyli seks to będzie sam stosunek, sam akt seksualny. Tak. A według mnie też, według mnie tak. Dlaczego? Bo seks istnieje od wieki wieków. Seks ma inny cel. Seks ma cel, żeby się rozmnażać. Sam akt seksualny jest czymś innym niż seksualność. Seksualność to jest uczta dla wszystkich zmysłów i przede wszystkim poznać orgazm. To jest seksualność. Seks, aby spłodzić dziecka, to nawet nie jest potrzebny nam orgazm. Tym bardziej, że mężczyzna ma bardzo szybki orgazm. On, żeby spłodzić dziecko, to tylko potrzebuje seks. A seksualność to jest coś głębszego, coraz większego, coś dużego. Aby rozumieć seksualność, to przede wszystkim trzeba rozumieć swoje ciało i swoje wszystkie zmysły, w jaki sposób pracują. Ja zawsze mówię, że dwie rzeczy dają nam największą przyjemność w życiu. Jak pytam kogokolwiek, co, to zawsze wychodzi odpowiedź. Seks i jedzenie. No, właśnie też miałam to na uwadze. Już tak pomyślałam. Dlaczego? Że zapewne tak jest. No bo właśnie chyba najwięcej przyjemności z tego czerpiemy. Nie? Właśnie i z jedzenia, i z seksu. Tak, to nam daje na pewno, możemy tymi pełnymi zmysłami odczuwać. I wtedy jakby ten czas zatrzymuje się. I po prostu się delektujemy tą daną chwilą. Nie? Czas się zatrzymuje. Do tego się teraz cofnę. A jeśli chodzi o czerpiemy przyjemność, tak, ponieważ podczas jedzenia i podczas seksu wszystkie pięć zmysły są naraz zadowolone. Jeżeli cokolwiek nam daje dużą przyjemność, zadowolenia życiu, to zwróć uwagę, że jest więcej niż jeden zmysł zajęty. Jeżeli słuchamy muzykę, to jest nam miło. Ale jeżeli jesteśmy na koncercie, kiedy widzimy jeszcze ktoś śpiewa i jeszcze tańczymy,
Wtedy coraz więcej zmysłów są zaangażowane. To jest nam jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Tak, tak. A jeli są wszystkie... Ja lubię właśnie odczuwać nawet muzykę, więc to faktycznie, jak się czuje basem. Dokładnie. Tak, tak. I dlatego jeżeli wszystkie pięć zmysłów są zadowolone, wtedy my czujemy coś pięknego, euforię wręcz. Ale niestety w dzisiejszych czasach jemy mechanicznie i seksu prawami mechanicznie. Kiedy jemy, nie mamy nawet czasu, żeby zobaczyć, co mamy na talerzu. Nie mamy czasu, żeby podziwiać kolory tego jedzenia. Tak. Powąkać, pospróbować, dotykać. Zobaczyć, jak jest miękki, chrupki, ciepły, zimny, siorstki. I wtedy dopiero brać do buzi. Tak samo jest seksem. Nie mamy czasu, żeby się delektować seksem. Dlatego seks staje się mechaniczny, a nie ma seksualności. Seksualność staje się wtedy, kiedy partnerzy potrafią spokojnie się delektować, żeby wszystkie zmysły po kolei się cieszyły. Wtedy sam finał, tak zwany orgazm, nie jest taki ważny. Tym bardziej mężczyzna potrzebuje bardzo mało czasu, by mieć orgazm. Mężczyzna ma tylko bardzo szczególne miejsce, organ seksualny, gdzie on odczuwa orgazm, a kobieta odczuwa po samym ciele. Tylko, że właśnie bardzo dużo kobiet nawet o tym nie wie. I mężczyźni też nie wiedzą, że kobieta może odczuwać, delektować się właśnie seksualnością i właściwie może być jakby stymulowana na całym ciele, prawda? Że to może być odczuwane na całym ciele. Znaczy, to nawet nie tylko kobiety. Kobiety właśnie też trochę nie zadbują mężczyzn pod tym względem. Mężczyzna też potrafi odczuwać przyjemność z dotyku kobiety, posałunku i tak dalej. Tak jak kobiety. Tylko, że od wieki wieków mężczyzna nie był zainteresowany w ogóle, jak kobieta miała orgazm. On był świadomy, że jego orgazm jest bardzo krótki, a kobieta ma zdolności odczuwania orgazmów bardzo długo i wielokrotnie. Dlatego on w ogóle nie chciał w ogóle, bo widział, że przez to on jest gorszy. Gorszy niż kobieta. Dwóch powodów. Mężczyzna widział, że on jest gorszy niż kobieta. Po pierwsze, kobieta ma możliwości, ma moc dania nowe życie, posiada woną. Drugi, kobieta odczuwa wielokrotność orgazmu. Mężczyzna nie. Dlatego ciawszy mężczyzna potępiał kobiety. Ona musiała siedzieć w domu, nie pracować, w ogóle nie musiała chodzić do szkoły, żeby się w ogóle nie uczyła. Chciał ciawszy zamknąć kobietę w domu. Dlatego wymyślił także religię. Wszystkie religie świata potępiają niestety kobiety. No właśnie chciałam do tego nawiązać, bo nawet kiedy słuchałam takiej już nowoczesnej psychologii, badania generalnie nad genitaliami kobiety, na tym, jak wygląda właśnie orgazm kobiecy, dopiero zaczęto badać te, właśnie całe to zjawisko, jakim jest właśnie orgazm kobiety, dopiero w latach 90. Dokładnie. I myślę sobie, Boże Święty, to dlaczego dopiero tak długi czas? Co się działo? Dlaczego kobieta nie była w ogóle ważna? I myślałam, że to jest bardziej właśnie z takich aspektów religijnych, gdzieś tam właśnie, że tutaj religia bardziej wchodzi w grę, ale tutaj ta koncepcja, że generalnie to jest ale ta kto konkurencja, no właśnie, bo to wszystko ma swój początek. Kto wymyślił religię? Wszystko ma swój początek. Każda religia ma coś pięknego, ma jakieś zasady etyczno-moralne, które mówią bardzo podstawowe rzeczy, nie kradnij, nie kłam, nie zabijaj innych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ale do tego zrobiono samą psychologię, całe inne zasady, które wymyśli, zwłaszcza mężczyzny, które nigdy nie dały możliwości kobiecie, żeby ona się rozwinęła. Jeszcze dodatku, mężczyzna był tak inteligentny, że zrobił z kobiety taki, ty jesteś aniołem. Ty masz istotę boską w sobie. Jesteś jak bogini. Wtedy kobieta jest zadowolona. I ego zostało zadowolone. Co jeszcze chcę? Ale jeżeli tak,
wtedy jej nie wypada nic innego. Robi coś szalonego. Nie wypada jej pokazać, że ona czuje satysfakcję ze seksu. Jej nie wolno krzyczeć. Jej nie wolno pokazywać swoje emocje i jej ciało jak drży. Nie wolno jej pokazać. Bo jak? Przecież ona się nie może zachować jak prostytutka. W taki sposób poskromnił kobietę, że ona ma cicho siedzieć i nic. I ona w ogóle nie ma odczuwać przyjemności z seksu. Bo on nie był w stanie jej dać tę przyjemność. Mężczyzna niestety nigdy nie miał czasu na to i ochoty, żeby pomalutku tak zwaną grę wstępną prowadzić, żeby kobieta była zadowolona, żeby zadbać, żeby jej ciało zaczęło odczuwać samą przyjemność. Nie miał żadnego interesu w tym. Nie miał też z innego powodu, bo kobieta ma w sobie dużo cierpliwości, miłości, współczucia, wybaczania. I to wszystko tylko dlatego, bo kobieta może dać początek nowemu dziecku. To ona daje życie. Dlatego ona jest według mnie monogamistą. A mężczyzna? Nie. Kobieta, miłość, wszystko traktuje jakby coś świątynnego, coś, co jest związane z duchowością. Tak. A dla mężczyzny nie. W mniejszym lub większym stopniu dla mężczyzny jest związane wszystko z seksem. Dlatego każdy mężczyzna mówi albo nie mówi, może tak głośno powiedzieć albo nie, jest pologamistą. No to teraz my kobiety trochę też przechytrzyłyśmy mężczyzn. W jaki sposób? Bo dzisiaj mamy związki monogamiczne, przynajmniej w większości krajów, tak? Nie wiem, jest na dany moment chyba kilka krajów, w których jest możliwość związków poligamicznych. W przypadku mężczyzn, prawda? Tak, że mogą mieć kilka żon. Mówisz w tej chwili o tak zwanych możliwościach prawnych. Ale to tego nie trzeba no, mieć możliwości prawne. Tak, tak. Od tego tak, jest no, właśnie tak. Ruch feministyczny. Ta kobieta musi być wyzwolona, musi zarabiać pieniędzy, musi być tak wyzwolona, że może zechcieć zmieniać mężczyzn i może pragnąć, którego mężczyzna chce. Mężczyźni są w związkach z jedną kobietą, że potrafią jednak być wiele lat w związku z jedną kobietą, że pod tym względem gdzieś tam udało nam się Was trochę tak usilić, że tak powiem, tego jednego mężczyznę. To znaczy, Agnieszka, ja bym powiedział tak. Mało osób może się zgodzić ze mną, bo człowiek jest zwierzętem stadnym. De facto nigdy nie będzie z jedną osobą. I mężczyzna, i kobieta. Kobieta z innego powodu. Kobieta z powodu tego, że ona nie jest w stanie, żadny mąż nie zadowolił, w stanie zadowolić swojej żony. To jest gorzka prawda. Mówię w sferze seksualności. Ona zawsze będzie pragnęła czegoś więcej. Mężczyzna zawsze pragnął i zawsze będzie pragnął drugiej kobiety. W ogóle cała prostytucja to jest skutek uboczny małżeństwa. Tak, no ja się z tym zgadzam. Teraz zdrada to już jest pojęcie względne dla jednej osoby. Zdrada może być w ogóle ze myśli o drugiej osobie. Dla drugiej osoby zdrada może być, że on zapragnął i dotknął. Dla trzeciej osoby nawet uprawienie seks nie musi być zdradą, bo on tej osoby się przecież nie kocha. Tak, tak. To jest tylko seks. Bardzo zależne. To jest bardzo zależne. Ale jeżeli ktoś mi mówi, że on nie myśli o drugiej osobie, poza swoim partnerem, poza swoim mężem, żoną, to znaczy kłamie, jest hipokryta. Tak jest moje zdanie. Ale to mówisz o mężczyznach, czy o kobietach również? O kobietach również. Czyli to dotyczy tak. Również tylko kobiet. Różna jest taka, że mężczyzna doprowadza tego do aktu seksualnego, a większość kobiet zostaje w sferze marzeń. Ale ona pragnie. A ponieważ religia
i instytucja małżeńska nam nie pozwala na to, to wszystko jest stłumione. Dlatego są też ludzie, którzy mają tego problemu. Seksualność to jest ustalenie zmysłów. Tak, piękna definicja. Zmysły są po to, żeby podziwiać piękne. Po to daliśmy, po to mamy oczy. Dlatego tak się zachwycamy, kiedy jest przepiękny zachód słońca, to po prostu stoimy i aż jesteśmy oniemieni, prawda? Dokładnie. Pójdźmy tak, Agnieszka. Kiedy jesteś w ogródku, widzisz piękny kwiat, podziwiasz, tak? Tak. Pragniesz, dotykasz. Powąchać. Tak? To jest normalne. Widzisz piękne drzewo, nawet musisz się tulić do tego drzewa. Tak, tak. I czuć. Nawet by się tam chciało tych płatków spróbować. Tak, no satysfakcję czuć. To jeżeli mi się podoba jakaś kobieta, dlaczego mam mnie podziwiać i powiedzieć, jesteś piękna? Dotknąć jej? Tylko dlatego, bo religia nie pozwala? Problem jest taki, że każdy z nas ma w sobie część kobiety, część mężczyzny. Każda kobieta ma część mężczyzny, tak każdy mężczyzna ma część kobiety w sobie. Najlepszym przyjacielem kobiety może być mężczyzna i najlepszy przyjaciel dla mężczyzny może być kobieta. Ale społeczeństwo i religia nam nie pozwala na to. Wszyscy z góry mówią, że mężczyzna nie może być kobiety jako przyjaciel. Kiedy ona może być najlepszym przyjacielem. Lepszym przyjacielem niż żona. Żoną w niektórych tematach nie możesz rozmawiać. A dlaczego nie można? Po pewnym czasie. Dlaczego nie można? Bo jest tak. Każdy rodzinie, każda dziewczynia podświadomie pragnie mieć męża jak ojciec. I każdy chłopak podświadomie chce mieć żonę jak matkę. I w tłumie, jak taka dziewczyna zobaczy jakiegoś faceta, ona niby dlaczego wśród stu tylko ten jej się podoba. No to też podświadomie się dzieje. Podświadomie się dzieje. Bo ma pewne cechy, które ona nie wie, ale są cechami ojca. Później zaczynają mieszkać razem, się okazuje, że oprócz tych cech ma jeszcze inne cechy. Tak. Które nie bardzo odpowiadają. Ale jeżeli są mądrzy, jedna i druga osoba, to rozumieją, że instytucja małżeńska, to znaczy najmniejsza komórka w społeczeństwie, to jest rodzina. Mąż, żona, dziecko. Jeżeli ktoś nie potrafi zadbać, to nie, on nie zadba o nic. On będzie aspołeczny. Wtedy są, jeżeli są mądrzy, to rozumieją, że na ten temat, na ten temat, na ten temat lepiej nie rozmawiać. Ale każdy z nich musi z kimś rozmawiać na ten temat. To musi rozmawiać z kobietą, ze przyjaciółką, mężczyzna przy piwie, z innym facetem będzie rozmawiać. Ale najlepiej byłoby, gdyby facet rozmawiał z kobietą, kobietę z mężczyzną. Żeby złapać tą perspektywę. Dokładnie. Wtedy zaczynają patrzeć inaczej, z innego punktu widzenia. A z drugiej strony właśnie ta twoja koncepcja, tak? Jak się ma do tego właśnie to, że właśnie kiedy zaczynamy poruszać te takie tematy, czasami bardzo intymne, i jeżeli tym przyjacielem jest mężczyzna, to właśnie jak nie przekroczyć tej granicy właśnie, bo często właśnie jest obawa, że jeżeli to będzie przyjaźń, która jest odmiennych płci, no to gdzieś wejdzie w to wszystko właśnie seksualność, że pojawi się w którymś momencie jakieś pożądanie. Co ty na ten temat powiesz właśnie? Bo to jest odwieczne pytanie, czy kobieta może mieć przyjaciela, czy mężczyzna może mieć przyjaciółkę, i właśnie większość ludzi jednak uważa, że tam się w pewnym momencie włącza to pożądanie. Tylko dlatego, ponieważ im nie pozwolono do tej pory, bo to, co jest niepozwolone, to bardziej smakuje, jak jest zakazany owoc. Tylko dlatego. Gdyby to pozwolono od dawna, to nie byłoby tego problemu. Jeżeli małe dziecko widziałoby nagą matkę i ojca, albo inne płcie, to nigdy nie pragnąłby zdzierać ubranie z innej kobiety. Taki kobiet nigdy nie pragnąłby. Gdyby dano mu możliwość tego wszystkiego poznać, aby ktoś z nim rozmawiał,
co to jest relacja, co to jest przyjemność, co to jest miłość. Nikt z nimi nie rozmawia. W dzisiejszych czasach zabrakło tego kontaktu z rodzicami, z rodziną, z nauczycielem. Wszystko uczymy z internetu. Dlatego nikt nie daje nawet szans, żeby taka osoba była przyjacielem płci przeciwnej. Jedna rzecz, druga rzecz, tak jak mówiłem, my jesteśmy zwierzętym stadem. Jest to bardzo możliwe, że wejdzie seksualność w to. Ale od tego jest nasza inteligencja. Ja zawsze wyjaśniam, że nasze zmysły rządzą naszym umysłem. Ma być zawsze odwrotnie. Tak. Nasz umysł ma rządzić naszym zmysłem. Jeżeli mój brzuch mówi, że jestem głodny, to teraz sygnał do mojego umysłu. Umysł każe moim oczom szukać co do jedzenia, nogą każe iść otwierać lodówkę, ręką każe wyciągnąć coś z lodówki, przygotować i jeść. Prawidłowy proces, bo to mamy zmysł. Ale jeżeli pracuję, jeśli komputer, że obok leży ciastko lub czekolada, moje oczy to widzą, a ja zapragnę tego jeść, to jest już nie tak. To znaczy moja inteligencja nie opanowała nad moimi zmysłami i ja jadłem, co mi będzie szkodził. Tak samo, jeżeli ja widzę piękną kobietę, która mi się podoba jak każdy kwiat, to ja mogę powiedzieć wręcz, piękna jesteś, chcesz się tulić do ciebie, chcesz z tobą rozmawiać. A jeśli zapragnę więcej i mi nie wolno, to moja inteligencja musi panować nad moimi zmysłami. A nie wolno, co znaczy nie wolno, ponieważ mam partnerkę lub ty masz partnera tak. I my jesteśmy świadomi, że możemy zranić ich uczuć, jeżeli przekroczymy pewne granice. Ponieważ prawdziwa miłość swoim partnerem, mężem, żoną ma właśnie te postawy. Po pierwsze, musi być bezwzględne zaufanie, musi być wzajemne szanowanie uczuć. Tylko wtedy możemy powiedzieć o miłości, a trzecia, wzajemnie nie można wyczuć wykorzystywanym, a nie wykorzystać drugiej osoby. Jeżeli te wszystkie rzeczy jesteśmy świadomi i moja inteligencja wie o tym, wtedy nigdy nie przekroczy w tę granicę. Na tym polega nasza inteligencja. Tam taką wypowiedź, jak jeden mężczyzna zadał pytanie drugiemu mężczyźnie i właśnie powiedział, że on ma taką słabość, że właśnie posiada partnerkę, którą kocha, ale ją wielokrotnie zdradzał i cały czas ją zdradza. I on już nawet jej mówił, że on ma taki problem, że on nie potrafi się powstrzymać, bo jak widzi piękną kobietę, to nie potrafi się oprzeć. I ten drugi mężczyzna odpowiedział mu, że w takim razie, gdzie masz umysł? Bo ty nie myślisz głową, tylko myślisz swoim penisem. A on się tak w ogóle zdziwił, ludzie tam tacy zdziwieni byli, co on w ogóle powiedział, facet do faceta. Ale faktycznie to jest to, o czym ty mówisz, że faktycznie gdzieś opanowały go zmysły, a on po prostu nie myślał, nie wykorzystywał swojego intelektu, tak, żeby faktycznie przypomnieć sobie, że tutaj kocha, tak, gdzieś tam deklarował się w ogóle. Bo właśnie ja tutaj też bym chciała nawiązać trochę właśnie do, generalnie do tego, czym jest zdrada, bo ty mówiłeś troszeczkę wcześniej o tym, jak my tą zdradę gdzieś tam odczuwamy, że dla jednego zdradą będzie, że ktoś myślał o kimś, dla drugiej osoby będzie, że ktoś, nie wiem, dotknął, tak, pocałował, dla kogoś nie będzie zdradą, nawet jeżeli ktoś skonsumował, że tak powiem, tą znajomość. Natomiast kiedy ta zdrada, generalnie jaką byś powiedział taką definicję zdrady? Bo dlaczego pytam? Mam taką swoją definicję, która mi się bardzo podoba i myślę, że tak bardzo mocno to czuję, że w pierwszej kolejności my zdradzamy samego siebie, bo właśnie jeżeli ten mężczyzna zdradza tą kobietę, on w pierwszej kolejności sam siebie zdradza, sam siebie cały czas oszukuje i nie jest właśnie inteligentny na tyle, żeby to zobaczyć, że on po prostu cały czas postępuje wbrew sobie, żeby zgłębić to, dlaczego ja to robię, dlaczego ja nie potrafię się powstrzymać, dlaczego mnie te kobiety właśnie przyciągają, dlaczego ja nie potrafię się powstrzymać.
tu ja bym się zajęła tym właśnie, jaką mam słabość, co w sobie mam takiego, że nie potrafię, tak, się powstrzymać. Jakby tu bym powiedziała, że to jest bardziej zdrada samego siebie, aniżeli też tej drugiej osoby, aczkolwiek ranimy jej uczucia, więc ta osoba się jak najbardziej czuje zdradzona. Okej, okay. Propos zdrady. Zanim zacznę mówić o zdradzie, to chciałbym jeszcze cofnąć co powiedział o rozmowie tych dwóch facetów, jeden w Francesku. Bo ten, który cały czas pragnął inne kobiety i miał te kobiety, on był na najniższym poziomie seksualności. On utknął tylko na seksie. On nawet nie wie, co to jest seksualność. I Agnieszka, tutaj w seksualności nie używaj, nie mogę ci powiedzieć, nie używaj. Ja bym nie używał słowa miłość. Miłość jest czymś innym. Tak. No to się zgadza w tym przypadku. Seks, energia seksualna jest potężną energią. Każdy z nas posiada. Energia seksualna można zmienić na seksualność. Seksualność na miłość. Miłość bez względu. Tady ta miłość pomalutku może się zmienić nawet na duchowość. To już jest najwyższy poziom tej samej energii, która się zaczyna od takiego seksu, który ten facet uprawia, lewo, prawo. Bo on jest na niższym poziomie. A miłość, która się zaczyna zmieniać, duchowość, się zaczyna od tego samego. Ponieważ jeszcze jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy przed chwilą, mówiłeś o podczas seksualności, podczas uprawienia miłości, utrata czasu. Nie czujemy czasu. To dlaczego my tak kochamy orgazm, tak kochamy uprawienia seksu dłuższy czas? Bo znika pojęcie z czasoprzestrzeni. I to pojęcie z czasoprzestrzeni, które tracimy, właśnie jest wszystkim, czego pragniemy. Dlatego przez to jesteśmy bardzo blisko do medytacji. Bo drugi sposób, żeby stracić poczucie czasoprzestrzeni, to jest medytacja. Dlatego energia seksualna może się zmienić na miłość, a miłość na duchowość. Bo prawdziwa miłość właśnie do tego ma prowadzić. Nie można mówić, kocham moją żonę. Nie można kochać żony. Jeśli się kocha, to już kocha wszystkich. Jeśli chcesz dokładnie rozumieć miłość, wtedy miłość jest czymś uniwersalnym. Jeśli ktoś mówi, Agnieszkę to nienawidzę, ale Kasia kocham, bo moja partnerka jest. To znaczy on nie rozumie, co to jest miłość. Miłość to jest, że kocham moją żonę lub moją partnerkę, też kocham moje dzieci, ale też kocham mojego ojca, matkę, sąsiada, współpracownika. Kwiatka, ocean, chmury, drzewo. Bo miłość się ma. Nie można obdarzyć miłością jednej osoby. Lub tylko jedną część. Dlatego się mówi, Bóg jest miłością. Bo jest wszystkim. Ja bym jeszcze dodał jeszcze jedno zdanie. Miłość jest Bogiem. Bo de facto miłość jest Bogiem. Prawdziwa wiedza i miłość to prawdziwy obraz Boga. I to wszystko się zaczyna skąd? Od naszej energii. Teraz cofnę do tej zdrady. Pytałaś, jak ja bym to powiedział zdradzę. Mam kolejne pytanie. Cofamy się do zdrady. Jeżeli robiłem coś i później analizując, wracam do tych trzech punktów, co przed chwilą powiedziałem. Jeżeli później daję sobie sprawę, że mogłem ranić uczucie mojej partnerki lub żony, lub ona może się poczuć wykorzystywana, bo jest moją żoną, siedzi w domu, albo nie szanowałem jej,
Jeżeli wychodzą takie odpowiedzi, że tak, to znaczy zdrowie. Wtedy to jest zdrowe. Na jakim poziomie? Nie ma znaczenia. Czy na poziomie tylko myśli, czy słowa, czy czynu. Zdrada jest zdradą, bo to jest pojęcie względne. Bardzo. Każdy jest. Też to odczuwa na innym poziomie. Ale jeżeli byśmy mogli doprowadzić do takiego stanu, to jest na dzień dzisiejszy niemożliwe, że żyjemy w jakiejś takiej grupie, gdzie przez pewien czas partnerzy mają swobodę, kompletnie poznanie innej osoby. Wtedy wsiak usiądę, taka osoba już nie dopuściłaby się do zdrady. Ponieważ jest tak dużo nakazów, zakazów, które powodują, że powstają zdrady, mają miejsce zdrady. Zawsze to, co jest niezabronione, jest bardzo smaczne. Zawsze, kiedy kobieta jest ubrana, jest bardzo seksowna, nadal kobieta nie jest seksowna. Mówiłeś o tym, że ten mężczyzna, który cały czas myślał o tym seksie z innymi kobietami, był na tym właśnie poziomie jakby takiego właśnie seksu, tak? Że on chciał zaspokoić te potrzeby seksualne po prostu, jako seks. Co zrobić, żeby rozwinąć się bardziej? Jakie kroki można wykonać? Znaczy, tak osoba... Co byś rekomendował takiej osobie, jeżeli on na przykład mówi, że jemu to zaczyna przeszkadzać, uwierać go, tak, że coś czuje, że coś jest nie tak, bo on może tą partnerkę stracić, którą wydaje mu się, że kocha, tak? Co byś doradził na przykład takiemu mężczyźnie? Co można zrobić, żeby uchronić się przed tym, żeby właśnie dalej nie brnąć w to i żeby dalej tego nie popełniać? Znaczy, nie tylko on. Znaczy, on akurat się najmniejsze się zna, że on... Będąc z różnymi kobietami, czerpi z tego ściemność tylko tego seksu mechanicznego. Ale tak się dzieje w naszym życiu, niestety. Żyje się w każdym domu. Ponieważ seks stał się tak mechaniczny, że my ciągu dnia jesteśmy zabiegani, pracujemy, nie mamy czasu, nie mamy nawet kiedy rozmawiać między sobą. I wtedy wieczorem lądujemy do łóżka, w łóżku i wtedy szybki seks przed pójściem spać. Nie ma mowy o uważności. Nie ma mowy o uważności, kompletnie. Albo zawsze jest coś, co w ciągu dnia leży nam na wątrobie, jak to się mówi, na sercu. I wieczorem, w łóżku akurat, żona coś zapyta, partner go co zapyta, czy zapłaciłeś rachunek za prąd, albo ci załatwiasz to, a dzisiaj to rozumiałeś, co robić, albo on zapyta coś tam i się zaczyna jakaś dyskusja. Dyskusja się zaczyna zmienić na kłótnię, a później co jest? Szybki seks na rozen. I mówię, o jaką fajną mieliśmy seks, o kłótnię. No a co ty na ten temat? I to jest bardzo złe pojęcie w ogóle. Jak można uznać seks jako zakończenie kłótni? To traciło duchowość. Dla mnie akt seksualny to jest coś, pojęciu duchowym. Teraz jak taki facet może się zmienić? Niestety on się nie może zmienić. Musi mieć partnerkę, która będzie po pierwsze go mogła rozumieć i wtedy będą mogli otwarcie rozmawiać. I po tych rozmowach tylko mogą zrobić próbę, żeby zrobić z tego seksu ucztę. Uczte to znaczy, w ogóle to miejsce w sypialni czy w domu muszą uznać prawie jak do świątyni, wejście do świątyni. Muszą być przygotowani na to. Co znaczy przygotowani? Po pierwsze, muszą mieć dobre samopoczucie. Po pierwsze. Po drugie, muszą mieć czas patrzeć w oczy wzajemnie. Muszą rozmawiać. Słuchać barwy głosu. Muszą wzajemnie dotykać. Do tego najlepsze są masaże. Wzajemne masowanie ciała. To jest najlepsze uczucie dla naszej skóry, dla wszystkich zmysłów. I wtedy, kiedy w taki sposób mogą zacząć, wtedy mogą zobaczyć, w jaki sposób zmysły zaczynają się bawić. Wtedy to już nie jest
uprawiania seksu, to już sprawia taniec, grania muzyki. To jest i wówczas taki mężczyzna, kiedy zazna czegoś takiego, to będzie za tym tęsknił. Dokładnie. A nie za takim właśnie mechanicznym seksem. Do tego potrzebuje dobrej partnerki, która musi mu wyjaśnić, że sam orgazm nie jest najważniejszy. W ogóle, niestety, mężczyzna ma pod tym kątem jest przegrany. Ponieważ po każdym akcie seksualnym mężczyzna straci dużo energii i on jest zmęczony. I kobieta jest dopiero pobudzona. Każde zbliżenie powoduje, że kobieta tak jakby dłużej żyje. Ona dostaje energię życia, a mężczyzna traci energię życia. Jak są zaawansowane praktyki jogiczne, wtedy polega na tym właśnie, że cały akt seksualny ma polegać w taki sposób, że kobieta ma być zaspokojona seksualnie. Może mieć wielokrotny orgazm. Do tego ma doprowadzić facet poprzez pieszczoty, poprzez rozmowy, poprzez dotyku, poprzez zapach, smak. Bo mnóstwo osób nie ma na to czasu i nawet nie wie o tym, kiedy partnery się podniesieni są, to się zaczyna inny zapach wydzielać nasze ciało. Inny smak skóry jest. Tylko nikt nie ma na to czasu. I według praktyki jogicznej wręcz mężczyzna nie powinien mieć witrysku. Muszą partnerzy, to już się rzadko zdarza, dojść do takiego stanu, że kobieta może mieć ten stan unoszenia bardzo długi czas, mężczyzna też, tylko dobra partnerka ma doprowadzić do tego, żeby mężczyzna nie miał witrysku. To jest prawdziwe. To mi się bardzo mocno zazębia z tym też, co tantra mówi, bo właśnie w tantrze też są te techniki takiego właśnie świadomego stosunku i właśnie takiego hamowania właśnie wytrysku. Tantra właśnie na tym ma polegać tantra. Tylko w zachodnim świecie bardzo mało osób rozumie, co to jest tantra. Tak, to oni się wszyscy myślą, że tantra to pozycje jakieś sesje, tak jak Kama Sutra. Tantra właśnie polega na tym, po pierwsze, rozumieć swoje ciało i swoje zmysły. Niestety, w dzisiejszych czasach nasze zmysły są zaburzone. Nie jesteśmy w stanie nawet wykorzystać naszych zmysłów w pełni. Żeby zmysłów używać w pełni, to musimy praktykować uważność. Uważność, żeby wyostrzyć nasze zmysły, żeby można było koncentrować naszą uwagę na jednym punkcie, na jednym rzeczy, na jednej sytuacji. My nie potrafimy w tej chwili nawet pewną uważnością przeżyć daną chwilę. To co mówimy o innych sprawach. I tantryzm właśnie ma to polegać. Najpierw musisz pójść na swoje ciało, swoje zmysły. Dlaczego? Żeby pomalutku energię seksualną zmienić na miłość, którą później masz, zmienić na duchowość, miłość do Boga. Tantra nic innego nie uczy, uczy jakby występ do medytacji. Jak poznać siebie. Ale poznasz siebie, to nie mam na myśli poznasz tylko swoje ciało. Nasze ciało fizyczne i nasz umysł, który my w języku jogowym mówimy ciało subtelne, to jest tylko i wyłącznie dla mojej duszy środkiem, żeby być w tym świecie materialnym i doświadczyć to świat materialny. Tylko i wyłącznie. A my niestety utknęliśmy tylko na tym punkcie. Później wszyscy mówią kobiesość. Ona nie jest kobiesa, ona nie zna seksualność. O, to jest kobiesość. Przepraszam. Dusza nie ma płeci. Ciało ma płeć.
mężczyzną, może być kobietą. To każda dusza, która dostała ciało kobiety, ma sobie kobiecość. Bo ma ciało kobiety. Ma wolność, ma możliwości rodzenia dziecka. Ciało mężczyzny kobiety jest takie samo. Mężczyzna ma ślad piersi, kobieta ma piersi. Mężczyzna ma penisa, kobieta też ma ślad penisa, ma warteczkę. Identycznie mamy, tylko nie mamy możliwości urodzenia dziecka. Ale to całe piękno właśnie polega na tym, z tego powodu, tak jak mówiłem, kobieta ma w sobie współczucie, więcej miłości, cierpliwości i to jest kobiecość. To jest kobiecość, która każda kobieta ma. Tą łagodność. Tą łagodność. Ten balans, taką właśnie harmonię, do której my tak ale mówimy. Ale co robią dzisiaj się media? Świat zewnętrzny? Kobiety myślą, że jak ma duży biust, duże pośladki. To jest kobieca. To jest kobieca. Przepraszam bardzo, w niektórych krajach ona nawet nie wyszłaby za mąż tego kobiety. Czyli będzie taka szczupła. Za niedługo i u nas tak będzie, bo może się to wszystko już... Bo to jest pojęcie zrym. To tak, wszystko oczywiście robiły koncerny, które produkują kosmetyki, tak, i róże plastyczne. Stworzyli nam potrzebę. Potrzeby. Najpierw wywołali kompleksy. No, dokładnie. Proszę zobaczyć historię świata. Jaka kobieta była uważana za piękną kobietą 2000 lat temu, 1500, 1000 lat temu i tak dalej. Jak się zmieniła ta kobieta? Tak. W Amsterdamie jest Muzeum Seksu. Mm-hmm. I właśnie tam jest bardzo dużo takich starych fotografii i faktycznie ta sylwetka kobieca zupełnie inaczej wyglądała. I jeszcze, to było bardzo ciekawe. Jeszcze zależy, w którym kontynencie. Tak, tak. Mówimy w tej chwili o tylko jednym miejscu. Można zobaczyć stare obrazy, stare opisy, literaturę. Dlatego nie wiem, czy Agnieszka wiesz, w Indiach jest takie miasto Khosrow. Tam są świątynie, gdzie na wszystkich ścianach jest wyryta słowa Kama Sutra. Mm-hmm. Tak? Na pewno. Nie słyszałam. Okej. Okay. Ludzie w zachodzie tylko wiedzą, Kama Sutra to są jakieś pozycje. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Kama Sutra to jest bardzo poważna literatura w ogóle. Mm-hmm. I w Indiach, to są świątynie pisane też Księgi Guinnessa, całego świata ludzie się znają, żeby zobaczyć te świątynie, gdzie na ścianach są wszystkie możliwe pozycje pokazane, plus do tego nawet takie akta są pokazane, które według świata normalnego są niewłaściwe. To znaczy jak mężczyzna z mężczyzną uprawia seks, lub kilka kobiet z jednym mężczyzną, lub mężczyzna czy kobiety ze zwierzętami i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest w świątyniach. Wszystko jest wyryte. To ktoś może powiedzieć, to jak na świątyniach takie obrazki? Jeżeli nie znasz, to dla ciebie będzie ciekawostka. Proszę wejść w internet, zobaczysz Khosrow. Tylko ci ludzie byli bardzo, bardzo mądrzy, którzy budowali te świątynie. Jakbyś miała kiedyś okazję tam pojechać, to zobaczysz. To są olbrzymie kompleksy świątyń. Wszystkie te akta są na zewnętrznych ścianach tych świątyń. A w środku jest pusto, nic nie ma żadnego posyłu. Puste ściany. Dlaczego? Jeżeli chcesz rozumieć Boga, to najpierw musisz to wszystko rozumieć, pozbyć tego i wtedy masz prawo wejść do świątyni. Inaczej twój umysł jest utknąty w budzie. Ty nie masz prawa iść dalej. Piękne to jest. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Bardzo dużo w tym jest mądrości, która bardzo daje do myślenia. Dokładnie, ponieważ my się kręcimy koło tego. Ktoś może powiedzieć, że... Tkwimy w tym i cały czas się kręcimy, tak. Cały czas się kręcimy tego. No, dlaczego? Bo to było zakazane. Tak. Nie wolno na ten temat rozmawiać. Tak, tak, tak. To niedobry temat. Jeżeli kobieta się zachowała wyzwolona kobieta w łóżku, pokazała, że ona się podniosła, to od razu nie była właściwą kobietą. Wręcz mężczyzna mógł powiedzieć, jak ty się zachowujesz jak prostytutka. Nawet w tej chwili
niedawno temu z kimś miałem rozmowę na ten temat. I tam było tak, że dużo dziewczyn, kobiet, wręcz hamuje siebie podczas orgazmu, żeby nie pokazać swoje ciało czuje. Nie wiem, czy się zgadzasz ze mną, czy nie, bo się boi, że mężczyzna zaraz będzie straszony. Tak. Ona jest tak, jak znaleźć słowo po depresjonowana, czy tak. Oczywiście. Ona nawet nie ma prawa pokazać, jak ona się cieszy. Bardzo głęboko to w nas. Ona nawet nie ma prawa powiedzieć mężczyźnie, ja jeszcze nie skończyłam, albo proszę jeszcze czy dalej. Nie może tak powiedzieć, bo ona się boi, że mężczyzna zaraz nie wiadomo, co będzie myślał. Nie rozmawia na ten temat z mężczyzną i mężczyzną kobietą. No właśnie, dlaczego ten temat seksualności jest dla nas tak trudny? Mimo to, że tak bardzo pragniemy tego, przez to, jak byliśmy wychowywani przez religię, przez to wszystko, co było wtłoczone, myślę, że to jest głęboka przyczyna. Dokładnie. Jedna przyczyna to jest religia. I to nie jest religia. Nie jest religia, jest religia zła. To my tak zrobiliśmy koło tej religii, że przerobiliśmy po swojemu. I dlatego kobieta była tylko po to, żeby urodzić następne dzieci. Ileż tam, ile da radę. Dlaczego? Bo im więcej ja będę miał moich wyznawców, to moja religia będzie mocniejsza. I trzeba doprowadzić strach i lęk. I depresję. To robiło religia i mężczyzna robił. Dlatego dzisiaj jest taki bunt. Dlatego kobiety nienawidzą mężczyzn. I dzieje się zaczynają zachować. Wszystko zaczęło się od tego, o czym mówiłeś na początku, że kobieta ma więcej orgazmów. Dwie rzeczy. To jest cały początek? Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz. Kobieta może odczuwać wielokrotność orgazmu, to znaczy może mieć więcej silność z tego, co doprowadza do tego, może szybciej dojść do duchowości. Druga rzecz, że kobieta może, ma wolno, może rodzić dziecka, mężczyzna nie. Mężczyzna być świadom tego, dlatego zawsze robi tak, żeby kobietę zgnębić. I teraz, co się dzieje w dzisiejszych czasach? Wiem, kobiety się buntują. Buntują. Ale ja nie jestem z tymi kobietami, ja jestem temu przeciwna, żebyś wiedział, Piusz. Agnieszka, nawet cały ruch feministyczny, to kobiety byś na dole wymyśliły. O! A to wymyślił facet. Tak się puszczam. O, to ciekawe. Dlaczego? Bo facet znowu zagrał tak, jak on chce. Co robi wyzwolona kobieta? Ona będzie się zachować jak mężczyzna. Skoro mężczyzna może mieć codziennie inną kobietę, to ona też pokazuje, ja też mogę mieć. I mogę mieć tego faceta, którego chcę. A facetowi o to chodzi. Przecież facet o to chodzi. Bez zobowiązania mieć kobietę, bez zakładania rodziny, to lepsze kandydatki niż feministki nie ma. A inni kobieta myśli, że ona ubierając dżinsy, paląc papierosa i pijąc alkohol i używając wulgarnych słowa lub robiąc bądąc bardzo agresywną, będzie na równi, to ona w tej chwili co robi? Kopiuje mężczyznę. A kopia zawsze będzie gorsza niż oryginał. Kobieta musi wiedzieć o tym. Siła kobiety jest w kobiecości, a nie bycia iśkiem ku męskości. To jest błędne koło. Jedyny mężczyzna był taki głupi, że cały czas gnębił tę kobietę, to dzisiaj kobiety, ponieważ kobiety mają w sobie tyle cierpliwości i moc wybaczania, to one muszą robić krok teraz, wybaczyć temu mężczyznę, podać rękę i rozmawiać z nim, że my jesteśmy partnerami. I to jest wspaniałe wtedy.
kiedy się z tym partnerem rozmawia i ma się partnera, z którym można porozmawiać. I nawet jeżeli jest się kobiecą, ma się te swoje właśnie cechy takie, to właśnie to jest piękne, że tak pięknie tworzymy tą całość wtedy. Ale niestety krąg jest po stronie kobiety. Mężczyzna nie potrafi robić tego po prostu, niestety. Jest bardzo mało takich mężczyzn. Proszę mi wybaczyć. Ale jest mało tych takich facetów. To znowu, nie znowu. Teraz jest ruch po stronie kobiet, żeby być kobiecą, to ona musi robić teraz. Pierwszy krok w kierunku mężczyzny, wybaczyć mu to, co on do tej pory robił i zrobić z niego partnera teraz. O ile się da, jeżeli ktoś... O ile się da. Skoro mamy ten ruch feministyczny, który idzie w złym kierunku i tutaj możemy właśnie przeciwstawnie te kobiety, które są świadome, czy wydaje mi się to takie bardzo trudne, żeby zacząć tą zmianę. To jest taka trochę, nie wiem, wydaje mi się, że to jest trochę walka z wiatrakami. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w mężczyznach też jest ten bunt, bo jest to właśnie przyzwyczajenie, te stereotypy, te wszystkie właśnie nawyki, które zostały im gdzieś tam wgrane, że tak powiem, przez całe środowisko, rodzinę, przez religię, tak? Jakby... Ciężki orzech do zgryzienia. Powiem Ci, że rozmawiałam z kilkoma kobietami. Kilkoma, więc to nie jest jakaś tam grupa badawcza, więc to nie mogę powiedzieć, że to jest jakaś zasada. Ale rozmawiałam właśnie z kilkoma kobietami, które właśnie zaczęły otwierać oczy, zaczęły gdzieś tam stawać się bardziej świadome. Zobaczyły właśnie, jaki mają problem w związku, i chciały z tym problemem pracować. Chciały po prostu to naprawić i zacząć zmieniać. Mm-hmm. Próbowały z partnerami rozmawiać i zetknęły się ze ścianą. A oni zaczęli mówić, no ale co Ci nie pasowało? Co Ci się nie podoba? No przecież nasze życie takie fajne jest. No niestety ten cały proces umarł, dlatego że no niestety ten mężczyzna nie chciał po prostu nic z tym zrobić. Czyli to są ci mężczyźni, o których Ty powiedziałeś, że czasami nie da rady. Nie. Nie. Jak to właśnie dobrze by było zrobić? Czy w jaki sposób ta kobieta, żeby to zrobiła mądrze, o właśnie, może dorać, powiedz ze swojej męskiej perspektywy, co my kobiety możemy zrobić? Tu nie chodzi o męskiej perspektywy, tu chodzi o sposób przekazania. Jeśli chodzi o cały ruch feministyczny, to zacznijmy od tego, że to nie jest tak, że wszystko jest tam złe. Bo jak ruch feministyczny lub tak zwany dzisiaj się w czasach bardzo młody spotkanie kobiet w kręgu. Owszem, to też jest bardzo fajne, bo kobiety śmiało mogą się otworzyć, rozmawiać, powiedzieć o swoich problemach. To jest bardzo dobry ruch pod tym kątem. Ale jeśli spotkanie jest tylko po to, żeby powiedzieć, że mój facet to taki, owaki Na to się nie powinna postawić. To nie. To jest zły kierunek. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jeżeli jakieś kobiety starały się w swoim związku coś zmienić i mówi partnerom, że to jest źle, tamto jest źle, wtedy powiedzieli, no, co Ci nie odpowiada? Tak jak mówisz, tak, ponieważ nie tędy droga. Jeżeli komuś mówimy, że Ty to źle robisz, wtedy burzymy w drugiej osobie tak zwany odruch obrony. Dam Ci przykład, na przykład, jeżeli my się umówiliśmy, że się spotkamy o godzinie 17 na przykład, Ty się spóźniasz na przykład, ja mówię, Agnieszka, znowu się spóźniłaś, albo się spóźniłaś, to co powiesz, wcale nieprawda. Dzisiaj mi się tak zdarzyło, tak to nie jest. Ja bardzo dbam o to. Od razu jest mechanizm obrony. Bronię się, że to nie jest regułą. To nie jest regułą. Co powinienem powiedzieć? Agnieszka, czekając na Ciebie, źle się czułem. Mówię o moich uczuciach. Jak ja się czułem, wtedy Ty powiedz, no to jest, przepraszam, tym razem się staram, żeby tak się nie powtórzyło. W związkach partnerów, partnerami Ci w małżeństwie, jeśli kobieta zacznie od tego punktu, że nie, że to robisz źle,
Tylko wiesz, w takich sytuacjach ja się czułam lekceważona. Musi pokazać swój punkt widzenia. Nie dlaczego ty tak robisz, tylko ja tak rozumiem, jak ty uważasz. Pokazać swój punkt widzenia, swoje uczucia, jak ja się czułam, źle się czułam, byłam samotna i tak dalej. Bo bardzo dużo kobiet i mężczyzn w małżeństwie, parach czują się osamotnieni. Tylko nie potrafią o tym mówić. W ogóle, żebyśmy pamiętali, samotność jest czymś pięknym, nawet w związku. Kobieta i mężczyzna, jak siedzą spokojnie ze sobą, to jest coś pięknego. Samotność jest nic złego, to jest pozytywne. Ale osamotnienie jest negatywne. My się tak boimy być sami ze sobą, że się zgarzamy na nawet toksyczne związki. Jesteśmy na tym punkcie, żeby nie być same, jesteśmy w stanie znieść wszystko. A później po pewnym czasie mówimy, że ty źle robisz to, źle robisz tamto. Trzeba znaleźć, dlaczego tak jest wszystko i mówić o swoich uczuciach. Zawsze między mężem i żoną mówią tak, ty mnie nie rozumiesz, ty mnie nie słuchasz, my nadajemy na innych falach, ja mówię innym języku, ty mówisz innym języku. Nigdy tak nie jest. On ciebie słucha, rozumie, rozumie twojego języka też. Tylko nie ma ochoty robić to, co ty oczekujesz. To zamiast mówić jemu, że ty mnie nie słuchasz, jeżeli kobieta będzie mówić, słuchaj, ja chciałam, żebyś to i to zrobił, ale rozumiem, że chyba nie masz ochoty na to. Wtedy druga osoba, nie, kochanie, spróbuję to zrobić. A jak powie, ty mnie nie rozumiesz. To mówi, jak nie rozumiem, przecież wszystko rozumiem. Tylko on nie ma ochoty. Po pierwsze, po drugie, kobieta musi rozumieć, że nie może trzymać też mężczyzny na pilota. Bo wtedy jest agresja. I jeszcze najważniejsza rzecz. Kobieta mówi, ja ci tak kocham, jak nikogo innego. Mówiąc, ja ci tak kocham, ona de facto chce mieć go dla siebie na smyczu. Prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy druga osoba czuje się wolna. Niestety, to jest deficyt w dzisiejszych czasach. Dlaczego kogo kochamy bardziej? Psa, kota, samochodu. Ponieważ możemy opanować. Pies, kot będzie robił to, co ja chcę. No chyba, że partner już się tak podporządkuje, że robi wszystko to, co chce. To jest wtedy idealne. Wtedy to nie jest miłość. Aczkolwiek jeszcze się go wtedy gnębi. Ale to nie jest miłość. Wiem, to nie jest miłość. To nie jest miłość. Oni wtedy żyją od ciemności do ciemności. Oni nie mają szczęścia. Nie poznają szczęścia. Tylko taka subtelna mała różnica. Ciemność jest chwilowa w danej sytuacji, a szczęście jest długotrwałe. Kiedy w takim związku, jeżeli przez chwilę mężczyzna coś robi pozytywnego dla niej, kupi jakiś prezent, to ona się czuje ciemny, ale mówi, on mnie nie kocha. Albo odwrotnie, on myśli, że ona jego kocha. To nie jest miłość, to nie jest prawdziwa miłość. No właśnie, wiem, że masz przepiękną też definicję, potrafisz pięknie wytłumaczyć, czym jest ta miłość bezwarunkowa. Ale już wspominałeś, bo też mówiłeś o tym przy tej zdradzie, to właśnie, tak, to wspominałeś. Tak, no bo to jest piękna definicja, faktycznie, bo jednak my jesteśmy przyzwyczajeni do oczekiwań, jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do ubezwłasnowalniania, że to jest mój. Dokładnie, to jest mój. I tu jest, tu już jest źle. Tu już jest pierwszy krok. I jeszcze jeden jest problem. Większość z nas nie chce kochać drugiej osoby, tylko chce być kochanym. A jak chce być kochanym,
wtedy w imieniu tego, żeby być kochanym, robi to, co inne oczekuje. Mhm. Będzie miała długie włosy, zmieni kolor włosów, poprawi sobie usta, powiększy sobie biust, będzie odchudzać po nadmiarze i tak dalej, ponieważ tak sobie zapodobała, że przez to będzie kochana. Trzeba kochać innego osoba. Bo jak ty kochasz, nikt ci nie będzie zabronić. Mhm. I ty oczekujesz od kogoś, że ci kochał, to zależysz od innych. A jeśli kochasz drugiej osoby, z tego powodu, że on jest bardzo ładny, przystojny, ma fajną pozycję, ma fajny samochód, ma duży dom, jest politykiem, jest dyrektorem, bo takie są definicje. Dlaczego? Bo to wszystko powoduje, że jest oczekiwanie. Tak. Dopóki to oczekiwanie jest spełnione, jest, to ty myślisz, to myślisz, że kochasz, a to są tylko przyjemności. Powiedzmy, że z jakiegoś powodu jest wypadek samochodowy. Nie to, że samochodu nie ma, który miał, to jeszcze powiedzmy, jedno oko stracił. To co? Miłość sobie zniknie? Dzisiaj ma dużo pieniędzy, jutro straci, nie ma. Albo odwrotnie, facet kocha kobietę z tego powodu, bo ona ma piękne usta, duży biust. Dlatego? Tak, i później właśnie faktycznie, jeżeli jest tak błędnie rozumiane pojęcie miłości i tej prawdziwej miłości nie ma w związku, to jak możemy mówić o seksualności? To jest tylko seks, o czym mówiłeś. Jest bardzo daleko jeszcze do tej seksualności. Tak, do tej seksualności potrzebne jest to zrozumienie, ten dialog, bycie sobą, naturalność. I właśnie jeszcze jedna rzecz mi się tutaj teraz nasunęła, jak właśnie zaczęłam mówić o tej naturalności i byciu sobą, bo kiedy rozmawiałam z jednym znajomym i wspominałam właśnie o tym, że ja tak właśnie sobie lubię rozkminiać te tematy i kobiecości, mhm. i seksualności, że bardzo dużo też z mężem na ten temat rozmawiam, mhm. że właśnie bardzo dużo zmieniło się w naszym życiu, że często właśnie my sobie planujemy właśnie cały dzień, na przykład, żeby sobie właśnie delektować się sobą i tym zbliżeniem, żeby właśnie poczuć siebie nawzajem, żeby to nie było w pośpiechu, żebyśmy mogli właśnie tym się cieszyć. A on mówi, ale Aga, ale czy to nie jest za bardzo przemyślane i przegadane? Gdzie w tym jest ta cała spontaniczność seksu? I wtedy tak nie wiedziałam, co mam mu powiedzieć. Czasami ta spontaniczność też jest fajna. Jedno nie wyklucza drugie. No właśnie. Jedno nie wyklucza drugie. Tylko tak jak mówimy o seksualności, to jest tak jakby traktowanie swojej sypialni jak świątyni. Dlatego jeśli ta osoba ci powie, a gdzie ta spontaniczność? No, tak, to też. Ale czy ona się nie budzi w trakcie? Czy tej bo ja twierdzę, ja jakby czuję w tym, że to jest, że to się po prostu zaczyna dziać wtedy, prawda? To cała energia zaczyna przenikać i po prostu właśnie to, że ja niczego nie planuję, ja mam tylko zaplanowane, że sobie dajemy ten dzień, ale to, co się wtedy wydarzy, to ja nie wiem, co się wydarzy. Tak naprawdę, w jakim kierunku to pójdzie i jak to będzie wyglądało, to już jest jakby, to już jest ta spontaniczność. Jeżeli partnerzy na zem dobrze rozumieją, wtedy oni to czują, że w dzisiejszym dniu ich ciała pragną być razem. Wtedy, nawet od rana, powiedzmy, w różnych sytuacjach się zbliżają, dotykają wzajemnie, przytulą się, tu posałują, tam posałują, on pójdzie do pracy, ona sobie rzeczy zrobi. Wieczorem znowu siadają, znowu jak dotkną siebie nawzajem, wtedy to się zaczyna wzrastać. Wtedy jest tak trwa od rana, można tak powiedzieć. Bo już mózg tam się pracuje, już tam się kręci cały czas. Jeżeli to się może zmienić, spontaniczność, jestem złego. Ale jeżeli tylko i wyłącznie wieczorem odhaczamy, wtedy jest tylko seks. Zwłaszcza pokutni. Dlaczego pokutni? Wręcz z punktu widzenia
Ajurwedy i jogę, jeżeli para się pokłóciła, w ogóle nie powinna uprawiać seksu. Nie daj Boże, jeżeli w tym dniu ona zajdzie ciążę, to ma efekt nawet na dziecko. W pojęciu ajurwedyjskim my mówimy prakriti. Prakriti to znaczy, to jest konstytucja danej osoby. Tak jak mamy kod genetyczny, tak samo każdy z nas posiada też w języku ajurwedyjskim prakriti. Prakriti zależy od tego, kiedy rodzice się kochali, jaka była pora dnia, czy to było rano, wieczorem, czy noc, jaki byli stan psychiczny w danym dniu, w jakim stanie byli, jaka była pogoda, wszystko później wpływa na to dziecko. Tak jest wyjaśnione w Ajurwedzie. I na tej podstawie takie dziecko ma prakriti, które jest wata, pita, kapha lub kombinacja tych czarnowin. W tym bardzo istotną rolę gra stan umysłu rodziców w dniu poczęcia. Czyli na podstawie tego, kto jest jakim typem, można wywnioskować, w jakiej energii, powiedzmy, dobre, rodzice... Dobrze, pan ajurwedyjski mógłby powiedzieć. Dlatego według Ajurwedy czy Jodzy mieć dziecko to nie jest tylko tak, to nie jest w żadnym przypadku. Wtedy kobieta się przygotuje przez dłuższy czas, mężczyzna też się przygotuje przez dłuższy czas, ponieważ kiedy dziecko się rodzi, to nie tylko dziecko się rodzi, tym nie rodzi się też matka. Kobieta staje się nie tylko żoną, staje się matką. Mężczyzna też nie jest tylko mężem, tylko jest też ojcem, ale on niewiele się zmienia u niego, jeżeli jego stan emocjonalny. Niestety tak jest w tym świecie. Ale u kobiety bycia matką to jest inna osoba. To już nie jest ta sama kobieta. Dlatego kobieta musi się przygotować do roli matki. I to jest cały proces, bardzo dokładnie opisany w Ajurwedzie. I także jest pisane, kiedy mężczyzna powinien się zbliżyć do kobiety, w jaki sposób, w jakich warunkach, co powinien zrobić. Wszystko jest opisane. Cała recepta. Tylko teraz ktoś powie, świecie zachodnim, gdzie to jest spontaniczność? No właśnie. W tym miejscu nie ma możliwości spontaniczności, jeżeli chcemy spodzieć świadomie dziecka. To nie może być przypadek. To jest coś poważnego, będzie mieli. Zachód tego nie zna. Bo nie Zachód w głównej mierze bazuje na przypadku. Niestety. Dlatego w Azji także są zaaranżowane śluby. Ponieważ tam nie jest ważny tyle seks. Ponieważ w Zachodzie jest ważne, czy mi jest dobrze z tą dziewczyną w łóżku. I to jest postawa wybrania, że to będzie moja żona. I ci się dogaduje. A w Azji są bardzo różne rzeczy, odgrywają rolę. Ponieważ, tak jak na samym początku powiedziałem, że małżeństwo, rodzina, to jest najmniejsza komórka społeczna. Mąż, żona, dziecko. Które jest de facto, jakbyśmy dobrze się zastanowili, ich życie razem, jak ma wyglądać i tak dalej, jak mają wychować dziecko, jak oni mają w swoim życiu postępować, to jest sama religia. Co to jest religia? Religia to właśnie to, jak oni mają postępować. Dlatego zaaranżowanie ślubów, które się odbywały w Azji, do tej pory są w dużych miastach, które się zaczyna zmieniać z powodu kultury zachodniej, to tam przede wszystkim było ważne, z jakiej warstwy słowecznej pochodzi dziewczyna, z jakiej warstwy mężczyzna. Także tam bardzo dużą rolę odgrywa też astrologia. Bo oni muszą stworzyć razem. A miłość i seksualność to jest wtedy, kiedy one zaczynają poznawać wzajemne ciało. Miłość nie jest seksem. Miłość później, ponieważ miłość się jest w sobie.
najpierw jak jest partner, partnerka, później dopiero zaczyna uprawiać seks. Wtedy seks się zaczyna zmieniać w seksualność. On zaczyna uznawać wzajemnie ciało swoje, swoje zmysły. I wtedy narodzi się miłość. I wtedy to jest prawdziwa miłość. Taka jest między innymi różnica. Bardzo duża różnica. Czasami się zastanawiam, czy to nie jest powód... Bo u nas faktycznie jest z drugiej strony wszystko. Całkowicie z drugiej strony. Ale dlatego, ponieważ tam aczkolwiek, jest takie duże... Aczkolwiek jakby religia, w której my tutaj jakby w Polsce w większości jesteśmy katolikami, chrześcijanami, więc jakby u nas też jest przyjęte, że raczej właśnie ten seks powinien być po ślubie, też jakby jest to przekazywane, ale dzisiaj raczej mało kto to praktykuje, prawda? Więc gdzieś tam w zamyśle też było coś właśnie podobnie jak was na wschodzie, ale... Znaczy wszystkie religie i wszystkie takie rzeczy postawy na wodzie, postawy obserwacji. Nic nie było przypadkowo. Jakiekolwiek reguły, które i tak dalej były, to były bardzo przemyślane. Tylko później zostały źle wykorzystane przez ludzi. Zwłaszcza w sytuacjach w lasach damsko-męskich. To już wchodzimy na zupełnie inne tematy. Bo już mi się takie pytania nasuwają. Kim jesteśmy i w ogóle? Ale to już to zostawmy, zostawmy na inny temat. Chyba, że za chwilę sobie porozmawiamy. Ale jestem ci bardzo wdzięczna. Naprawdę. No, przepiękna w ogóle perspektywa twoja. Przepięknie wszystko takie przemyślane, poukładane. Bardzo mi się to... Bardzo to czuję. Bardzo to odczuwam i myślę, że to jest takie bardzo zgodne ze mną i myślę, że bardzo wartościowe. I dla nas, dla kobiet, myślę, tych mądrych kobiet, które będą chciały zmieniać tą relację damsko-męską na taką właśnie właściwą, na tą, która powinna być, na taką właśnie prawdziwą, żeby tworzyć te piękne, kochające się związki, które będą miały tą prawdziwą miłość i gdzie będzie piękna energia seksualna, kiedy ta seksualność się rozwinie, to myślę, że to będzie bardzo cenne, żeby takie związki tworzyć. I jak najbardziej. Do tego są potrzebne nie ruchy feministyczne, nie kobiece kręgi, tylko są potrzebne tak zwane spotkania partnerskie. Żeby postawy takich takie grupy dyskusyjne. Muszę częściej robić żeby... dla kobiet i mężczyzn. Tak, tylko jak ściągnąć mężczyzn do tych spotkań, to jest ważne. Musisz wymyślić w jakiś sposób, żeby im się zechciało. Żeby się zechciało, tak, panowie. Żeby wam się zechciało, tak jak wam się nie chce. To dziękuję. Ci się dziękuję, Mieszka, jeszcze raz też. Było mi bardzo, bardzo miło z tobą porozmawiać. To są takie tematy, które... Tak, ale one nie mają końca, mam takie wrażenie. Nie mają końca. Dziękuję. Ja wiem, jak ściągnąć facetów. Teraz się szło mi do głowy. Jeśli spodobał Ci się wywiad z Piuszem, oczywiście możesz podzielić się nim ze swoimi znajomymi, napisać komentarz, a także zasubskrybować mój kanał Siła jest kobietą. Dziękuję Ci za jego wysłuchanie, a Piuszowi za ogromną otwartość, szczerość i mądrość oraz za poświęcony czas na jego nagranie.